Dzień dobry. Po krótkiej przerwie zapraszam do nowego odcinka, którego premiera odbędzie się w sobotę, 9 maja. Naszym gościem będzie profesor Jan Hartman, którego poproszę między innymi o komentarz do felietonu Janusza Korwin-Mikke, Dwóch panów H, w którym porównuje profesora Hartmana do Hitlera. Będziemy rozmawiać również o tekście Anny Mierzyńskiej pod tytułem Tęczowy neomarksizm u bram. Polska prawica i Kościół przejęli tę narrację z USA i Rosji, który ukazał się na portalu OKO.press 19 kwietnia bieżącego roku. Opracowanie można również przeczytać jako tekst Fundacji Batorego pod równie znamiennym tytułem, czyli Neomarksistowska tęczowa zaraza, jak teoria spiskowa populistycznej prawicy wpływa na debatę publiczną w Polsce. W kolejnym tygodniu do omawianych zagadnień odniesie się autor kanału Młot na marksizm, Jakub Zgierski, reprezentujący prawą stronę. Będzie więc symetrycznie. Proszę jak zwykle o komentarze i sugestie tematów, które chcielibyście, ażebym poruszyła z gośćmi. Pod dzisiejszym odcinkiem znajdziecie również linki do artykułów Anny Mierzyńskiej. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia w sobotę. Uf, udało się. Po raz pierwszy czytałam z promptera. Nie było kontaktu wzrokowego, za co Was przepraszam. No i dalej zapraszam do kolejnego odcinka. Pozdrawiam.